Cześć, tu Brigida i jak zawsze towarzyszy mi Tyrion, który nasłuchuje, czy przypadkiem nie zacznę mówić i wtedy on będzie mógł się albo drapać, albo pić wodę, albo coś takiego. To jest trudne pytanie powiedzieć, kim jesteś, powiedz coś o sobie. To jest rzecz, którą muszę odkryć chyba dopiero na terapii, ale jestem właścicielką, opiekunką Tyriona i Rolki. Rolka akurat sobie śpi. Jestem też opiekunką mojego domu, w którym mam pokój z roślinami. Mam też ogród, w którym niedługo zacznę dopiero działać. No i w sumie tyle. Poczekaj. Zostań. Zostań. Powoli. Super pies, tak. Dobry pies. Łapa. Druga. Druga łapa. Super. Szukaj. 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 I teraz jak merda. Szukaj, pies. Szukaj. 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 Pies. Dobrze. Okej. Dzisiaj to musimy jechać. Muszę jechać. Do Szczecina, do miasta się wybieram, bo normalnie to moje życie kręci się na wsi, ale wybieram się do dużego miasta, jakim jest Szczecin i jest, nie mogę powiedzieć festiwal roślin, bo to jest nazwa dla konkretnego wydarzenia przez konkretnych ludzi robiona jakby, organizowana, ale będę szła, nie wiem jak to się teraz nazywa, to konkretne wydarzenie, no ale właśnie o to chodzi, że do Szczecina przyjeżdżają konkretni sprzedawcy roślin, będą też rośliny kolekcjonerskie, z tego co słyszałam, bo wczoraj był pierwszy dzień, dzisiaj jest drugi dzień, jako że jest niedziela, no to chcę się do tego, no chcę tam pojechać. I plus chciałabym, zobaczymy, czy zdążymy pojechać na targ smakoszy. To też jest organizowane w niedzielę. Nie pamiętam do której, czy to do 15, czy do 16. Mam nadzieję, że się wyrobimy, znajdziemy jakieś fajne takie, na przykład sery, kozie, coś takiego. I zobaczymy, co się tam kupi. No i musimy jeszcze odwiedzić jedną tajemniczą osobę. Dotknij. Super! Dotknij. Dobrze! Dotknij. Super! No bo w sumie to się zaczęło, u mnie się zaczęło przed pandemią, bo wiem, że dużo osób zainteresowało się roślinami właśnie w tym kryzysowym dla wszystkich czasie. U mnie po prostu jakoś tak miałam, mieszkałam wtedy w kawalerce, miałam właściwie jeden parapet. No i zaczęłam tam ustawiać jakieś malutkie rośliny. Potem myślałam o tym, że jak będziemy dom mieli, to moje rośliny już będą takie duże, nie? Że ja sobie kupię takie malutkie, odchowam je i będę miała na przykład taką wielką monsterę w salonie. No a potem wzięliśmy kota i okazało się, że monstera przy kocie to jakoś tak, no, nie da rady. Nie dadzą rady żyć razem ze sobą, obok siebie. To nie jest
najlepsze połączenie, kot i monstera. Więc jakoś tak zaczęłam dorastać do myśli, że będę potrzebować swojego osobnego pokoju i tak w sumie się stało, że mam rośliny, mam kilka roślin, nie mówię, że mam dużo roślin, mam tylko kilka roślin i one są poukrywane przed kotem, no i psem, no ale przede wszystkim przed kotem. A dlaczego rośliny? No bo są piękne. Jak łączę pracę, dom i YouTube? Praca zajmuje mi sporą, główną część właściwie mojego życia, bo pracuję średnio miesięcznie, robię ponad 200-220 godzin miesięcznie w pracy zawodowej. No i oczywiście muszę tam dojechać, ja nie pracuję z domu. O mojej pracy ogólnie nie mówię na YouTubie, więc to jest sprawa taka zamknięta, zupełnie osobna. Ale to, co mówiłam zawsze, sorry, będę się tak bawić trionauszami, no ale to mnie relaksuje też, jak mówię o tym. Praca zajmuje mi ponad 200 godzin miesięcznie. W domu wiadomo, że trzeba posprzątać, trzeba ugotować, ale to się wszystko robi mniej więcej cały czas. Czasami pranie zalega, czasami zmywarka zalega i tak to jest. No YouTube ja publikuję już od dłuższego czasu. Dwa razy w tygodniu i to jest zawsze poniedziałek i czwartek o godzinie 17 i staram się nagrać te dwa filmy tygodniowo. Czasami jest tak, że coś wypadnie albo mam błąd na pliku, no wiadomo, sytuacje losowe, ale praktycznie zawsze staram się, żeby to tak było. No i odkąd mam tą drugą pracę, czyli właśnie ponad etat robię, no to wtedy moje nagrywanie to nie może być tak na dzień, dwa przed, tylko zazwyczaj staram się nagrać wtedy dwa filmy w ciągu jednego dnia. Czasami mi się udaje trzy filmy nagrać i po prostu no, kwestia organizacji. Moje filmy to też nie są takie skomplikowane. Ja nie robię jakiegoś wielkiego researchu, żeby siedzieć nad książkami, opowiadać o jakiejś historii czy czymś naukowym. Więc po prostu kosztem życia innego, kosztem snu, kosztem wszystkich innych rzeczy po prostu staram się to połączyć jakoś. Nie myślę o tym jak, skupiam się po prostu, żeby to zrobić. Kiwi? Anturia, ładne. Variegata, ładna, nie? Ale to nie tajka. 950? Jakiś czas temu... Wow, patrz. Ale to jest samobójca. Piękny, prawda? To wygląda jak zwykła Painted Lady, a nie za Medisę. Weszłam ją zobaczyć, ale... Tylko, że variegata to jest, widzisz, no ale jakie fenestracje ma wewnętrzne, ładne.
jest mniejszy, ale ładny, też ładny. Ale wezmę sobie chyba tego. Wezmę sobie. Fajna cena. Myślę, że te łosiorogi mnie korcą, ale ja mam, tylko że małe, nie? Ale ładne. Albo takie, zobacz, jakie wielkie. Zobacz. Może sobie wezmę takie łosiorogi, co? Gdybym miała powiedzieć, co jest najtrudniejsze w YouTubie ogólnie dla mnie, no to nie mam takiej jednej rzeczy, bo to jest zależność od dnia. Czasami trudno mi wymyślić taki... Miałam taki okres trochę trudniejszy w życiu i trudno mi było wymyślić, o czym ja mówię. Ja miałam takie poczucie, że to jest bez sensu, że wszyscy o tym mówią, o czym ja mam mówić. Ja już o wszystkim powiedziałam, a jak nie ja, to powiedział to ktoś inny. Czemu mam milion razy przesadzać jedną roślinę, czy ja mam mówić o tym samym? Jakoś tak trudno mi było wymyślić jakiś pomysł. I miałam taki okres w życiu, że trudno mi było wymyślić temat, jaki mam nagrywać, o czym ja mam nagrać. A potem mam inny czas w życiu i mogę nagrywać, mogę gadać, a nie chce mi się siedzieć przed komputerem i tego montować. Albo czasami nagram coś, ale żeby usiąść i poświęcić 2-3 godziny przed komputerem, to czasami jest dla mnie po prostu takie, że nie chce mi się. Ale zazwyczaj to są właśnie najprzyjemniejsze rzeczy, a najtrudniej jest mi zazwyczaj wymyślić tytuł i tagi. I tego nie rozumiem. Nie rozumiem, jak to działa, nie rozumiem, co u mnie działa, bo czasami jest tak, że coś jest fajne. To znaczy ja wiem, że jeżeli wpiszę w tytule na przykład roślina kolekcjonerska, no to to przejdzie i obije się echem i tak dalej. Ale zazwyczaj, jeżeli mam po prostu przesadzanie roślin, po prostu robienie sadzonek, po prostu sprzątanie, to trudno mi wymyślić czy tytuł, czy miniaturę, która jakoś tak siądzie. I myślę, że to jest dla mnie najtrudniejsze. Mimo, że zajmuje w sumie najmniej czasu, to jest takie, do którego zawsze jest taka część, która musi być, a którą tak naprawdę mogłabym oddać komuś i bym się nie stresowała tym. Bo jednak nagrywanie, wiadomo, nie chciałabym, żeby ktoś mi wkładał słowa w moje usta, żeby ktoś mi powiedział, co mam powiedzieć, żaden scenariusz, mimo że ja mówię bez scenariusza, ani tym bardziej nie chciałabym raczej, żeby ktoś montował moje filmy na tym momencie. Ale jednak właśnie te miniaturka, tytuły, tagi, opisy, to ktoś mógłby się tym zająć. I teraz, jako że już sobie skończyłam ciąć materiał i montuję ten filmik, w którym cięłam milion, nie cięłam w sumie, ukorzeniałam milion sadzonek, to chcę znaleźć kadr z filmu, gdzie będę pokazywać te milion sadzonek, żeby to mi się jakoś tak, o, to jest fajne. Mam tytuł, jaki chcę zrobić, co chcę zrobić i szukam pod ten tytuł mniej więcej kadru. Przejdę z brydzia. I teraz mam swoje na brydziowym YouTubie muzykę, którą zawsze używam. To jest ok. Ok, teraz już poszło. Coś się zawiesiło mi z programem. To jest właśnie ten stres, że mam nowy program i muszę sprawdzać, czy wszystko jest ok.
Pozdrawiam, Urszula Świadek, 8757. Za serduszko daję serduszko, oczywiście. I sobie patrzę, czy wszystko jest ok. Komentarze. I to tyle. Sprawdzam, czy wszystko jest ok, czy nic do spamu nie wpadło. To zawsze mam tutaj otworzone i dalej sobie szukam. Sobie to zmienię. Time save us. Jak to nazwać? Milion. YouTube to nie jest część mojego życia, którą się chwalę na prawo i lewo, ale wiem, że ja się nie chwalę tym, że nagrywam na prawo i lewo, ale moi znajomi, którzy wiedzą o tym, że mam YouTube'a, no to polecają mnie. Ale ja tak sama z siebie nie chwalę się tym, nie obnoszę. Nie mam na samochodzie naklejki YouTuberka. Nic takiego nie robię, ale właśnie moi znajomi wiem, że o tym czasami mówią, czasami rozmawiają, no i mi kibicują. Z tego co wiem, to mi kibicują rodzina, mąż oczywiście też i chyba jest okej. Jeżeli chodzi o to, jak chcę rozwijać swoje zainteresowania roślinne, no to wychodzę z domu. Znaczy teraz mam możliwość, bo idzie wiosna. Nie wiem, kiedy dokładnie będziecie oglądać ten film, ale dzisiaj u mnie to jest koniec lutego i idzie wiosna. Ja w tym roku mam w planach zająć się jakimiś pojedynczymi rabatkami. Możliwe, że zrobię na przykład tylko jedną rabatę albo może dwie. Chcę zająć się moim ogrodem, który na razie jest chwastowiskiem. Jeżeli chodzi o rośliny domowe, to ograniczyłam już dawno kupowanie takie rośliny od tak, bo są. I celuję w takie ciekawsze rośliny. Niekoniecznie kolekcjonerskie, bo coraz mniej interesuje mnie wydawanie pieniędzy od tak na rośliny, które za pół roku można będzie znaleźć za ułamek kwoty w Biedronce. I jeszcze mnie tak nie zainteresowała taka jakaś jedna grupa roślin, tak jak niektórzy interesują się anturiami, czy scindapsusami, czy jakimś konkretną grupą. No ja tego w sobie nie odkryłam. Mi się podoba wiele roślin i jakoś nie mam takiej pasji co do jednego kierunku. Ja to jeszcze odkrywam, więc sobie tak na spokojnie kolekcjonuję po prostu niektóre rośliny, ale wychodzę od tych zwyklaczków takich podstawowych, ale idę właśnie, jeżeli chodzi o rośliny, idę w kierunku ogrodu. Zaczynam interesować się drzewkami, bylinami, jakimiś roślinami jednorocznymi. A ogólnie, jeżeli chodzi o rośliny, marzy mi się szklarnia, taki ogród zimowy. I nawet mam już niektóre plany tak w takim dosyć mocnym punkcie już, że mam tam odpowiednie miejsce, doprowadzaną wodę, prąd, ale to jednak na raczej dalszy okres czasu niż bliższy. Gdybym miała zachęcić osobę do tego, żeby zainteresowała się roślinami, no to
No to tak się nie da. To trzeba albo poczuć, albo po prostu przez przypadek ktoś przyniesie jakąś roślinę i o tym poczytać, bo roślin jest bardzo dużo. I ktoś może na przykład dostać kaktusa i się tym nie zainteresować. Ktoś może dostać zamiot kulkasa albo jakieś anturium i się tym nie zainteresować, a dostać na przykład sadzonkę monstery zwykłej deliciozy i powiedzieć tak, to jest to. Albo dostać sadzonkę epipremnum, najzwyklejszego, i to jest to. Więc to myślę, że to jest pytanie takie na zasadzie, jak zainteresować kogoś zjeżdżaniem na nartach. No po prostu trzeba o tym powiedzieć. Trzeba, nie trzeba. Można o tym powiedzieć i zobaczyć, czy ten ktoś się zainteresuje. A jeżeli już złapie tego bakcyla, jeżeli już zacznie szukać, no to przede wszystkim zapraszam na mojego YouTube'a, na Instagramy roślinne. To jest naprawdę skarbnica darmowej wiedzy. A poza tym wszelkie grupy na Facebooku, też mnóstwo wiedzy jest. Grupy zarówno takie ogólne, roślinne, ale też takie celowane, czyli grupa o alokazjach, grupa o filodendronach, o anturiach. Są takie różne miejsca, w którym można zaczerpnąć wiedzy albo jakieś inspiracji, aranżacji wnętrz. No i można oczywiście wymieniać się wiedzą ze znajomymi. I czasami można się bardzo zdziwić, jeżeli dowiemy się, że jakaś nasza koleżanka lub jakiś nasz kolega interesuje się też roślinami i nawet ma ich całkiem sporo. A na przykład może mieć, tak jak ja mam aktualnie, bardzo dużo sadzonek rafidofory. I gdybym usłyszała, że ktoś się chce zacząć interesować roślinami, ale się boi czegoś kupić, to bym powiedziała: słuchaj, weź ode mnie 5 sadzonek, włóż sobie w różne podłoże i sprawdź, co jest dla ciebie dobre. I to jest bezkosztowo. Mogę nawet podzielić się jakimiś tam spostrzeżeniami, czy dać jakieś rady i jest spoko, nie? Więc jeżeli chcecie się wy zainteresować roślinami, to w tym momencie, w czasie internetu, w czasie takiego rozwoju roślinnego YouTube'a, czy Instagrama, czy Facebooka, to jest naprawdę świetny czas. Kiedyś było trudniej, teraz naprawdę można się zainteresować, no i tak naprawdę dowiedzieć wszystkiego.